Siemaneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. No i słuchajcie, koń, dzisiaj wstałem dla was z rana, bo wyszedł nowy update. To znaczy wyszła zapowiedź nowego update'u, a w nim nowa postać, nowy tryb gry i kilka zmian wizualnych do postaci. Więc naprawdę spory update, patrząc na to, że przecież dopiero co dostaliśmy nowego Brawlera. W dzisiejszym odcinku też wyjaśnimy pewne kwestie klanu, dlaczego nikt nie został dodany i zaczniemy nową tradycję tych odcinków i myślę, że będzie ona bardzo fajna. Przeglądając ostatnie odcinki jasno zobaczyłem, że zawsze stawiacie grubo ponad 5000 łapek. Dlatego postanowiłem, żeby urozmaicić te odcinki od dzisiaj. Za każde 5000 łapek pod poprzednim odcinkiem będzie otwierany jeden megabox. Jako, że jeden megabox kosztuje 25 zł około, to myślę, że jest to całkiem fajna oferta dla was. No bo jest sporo odcinków, które było już ponad 10 tysięcy łapek czy 15 tysięcy łapek. To znaczy, że wydałbym 75 zł. Więc wy już teraz nie zapomnijcie stawić suba z dzwoneczkiem, żeby być zawsze na bieżąco. No i zostawić te ponad 5000 łapek, 7 byłoby naprawdę mega fajnym wynikiem. No i jeszcze korzystając z okazji, wbijcie na mojego Instagrama, bo tam ostatnio bardzo dużo się dzieje, dużo jeszcze, dużo youtuberów spotykam, więc śledźcie, link oczywiście w opisie. A jeżeli jesteście ciekawi, kto zrobił mi takie fajne wstawki jak przed chwilą, jeszcze kilka nich zobaczycie w odcinku, to wbijcie na kanał Mateusza, tutaj on wam wyskoczy, zresztą też w opisie będziecie mieli. No i ładnie mu w komentarzach podziękujcie za zrobienie tak fajnych wstawek dla nas. A teraz nie będziemy już przedłużali, lećmy z grą. Zaczniemy od tego, co najbardziej was interesuje, czyli od klubu, bo dostałem spam wszędzie, gdzie tylko się dało. Obecnie w klubie jest Citrox, ten youtuber, którego pewnie dobrze znacie, Manojek, Gabi, moja dziewczyna i Żuraw. Żuraw był najlepszym graczem w moim klanie z Clash Royale, dlatego tutaj oczywiście go też dodałem, ale nie dodałem nikogo innego, ponieważ nie wiedziałem, że przez taki spam zaproszeń będę widział tylko ostatnią godzinę. Czyli byłoby to bardzo niesprawiedliwe dla wszystkich tak naprawdę, którzy zaprosili mnie wcześniej, kiedy nie mogłem ich przyjmować. Dlatego zmienimy odrobinkę zasady i w czwartek o godzinie 20, czyli jutro o 20, otworzę klan dosłownie dla wszystkich. Każdy, kto spełni wymaganą liczbę pucharków i teraz wy, napiszcie mi w komentarzach, jaka to ma być liczba pucharków, będzie mógł sobie dojść do klanu, ja po prostu otworzę drzwi i te 96 osób będzie mogło wejść. Czwartek, godzina 20, pamiętajcie. No i kolejna bardzo ważna rzecz to update, który niedługo wejdzie i tutaj widzimy taki mały zarys postaci, ponieważ ten pan z kaskiem żółtym to będzie prawdopodobnie nowa postać. Do tego po lewo widzimy skin do Mortisa prawdopodobnie, który będzie wyglądał bardzo podobnie do Nightwitch z Clash Royale. Nie sądzicie? No i na dole widzimy nowy tryb, który będzie nazywał się Siege i teraz co nieco o tych trybach i o tych postaciach wam opowiem. Tak więc nowy brawler będzie nazywał się Karl. Całkiem spoko. Będzie on super rzadki, wyjdzie pod koniec marca. No i co bardzo ciekawe, będzie on chyba pierwszą taką postacią, która będzie miała tylko i wyłącznie jedną amunicję. Będzie on rzucał swoim kill-offem i jeżeli kill-off do niego wróci, będzie mógł on od razu nim rzucić jeszcze raz. Ale nie będzie miał dwóch kill-offów, tylko jeden rzut na turę. I tak jak już słyszycie, będzie on leciał ten kill-off na jakąś tam odległość, będzie przeszywał przeciwników, a potem będzie do nas wracał, więc znowu będzie miał szansę uderzyć przeciwnika, co wydaje się bardzo ciekawą mechaniką. Super atak również będzie bardzo ciekawy, bo będzie to taki wir, będzie on wirował ze swoim pickaxem w 360 stopni i kogo trafi, tego będzie uderzał. Naprawdę ciekawe, będzie to przy okazji szybciej chodził, więc już w jakichś grach takie rzeczy widzieliśmy. No i jeszcze mamy nowy tryb, który będzie nazywał się Siege. Będziemy mieli dwie ekipy po 3 osoby, każda będzie miała taki swój zamek, a w nim armatę. Będziemy wspierali części robotów i w pewnym momencie będziemy takiego robota na swoją stronę przyzywali. On oczywiście będzie nam pomagał niszczyć bazę przeciwnika, no i z racji tego, że ten tryb będzie trwał dłużej, będzie tam podwojony exp, podwojone puszki i podwojone nagrody, więc będzie dość ciekawie. No i tak naprawdę z ciekawostek to wszystko, teraz pogramy. Otwieramy skrzyneczki, dzisiaj również otworzymy jednego megaboxa. Lećmy z tym. Zacznijmy od zwykłych, małych skrzyneczek, bo tak lubimy najbardziej. 30 golda do Piper 5 i do Poco albo Poco, jak sobie wolicie mówić. U mnie to jest, wiecie, wykazaliście mówić Poco i do Poco 15 punktów. To otwórzmy jeszcze jedną, również 30 golda do Broka 4 punkty i do Penny również 4. I tutaj również do was mała prośba. Tutaj wyskoczy wam ankietka, w której wy będziecie mogli zagłosować, jaki tryb najbardziej lubicie oglądać u mnie na odcinkach. Bo ja szczerze powiedziawszy najbardziej lubię grać Co on zrobił? To było mega głupie, co zrobiłeś, panie Kłau-bał-bał-bał. No ale spoko, można i tak, bo ja najbardziej lubię oczywiście, albo i nie oczywiście, ogrywać tryb, który nazywa się właśnie Solo Showdown. Tylko czemu akurat na mnie ten robot biega? Nie do końca rozumiem, czemu robot się uwziął biednego Manojka.
Nie do końca chciałem, żeby tak było. Więc zagłosujcie, czy może wolicie inne tryby oglądać. Ja akurat lubię ten tryb oglądać. Dobra, powiem wam, że El Primo, ten robocik, to jest całkiem przyjemnie pada. Bo tam widziałem, że jakiś ból ma już 11 pucharków. Więc ja sobie biorę to i po prostu uciekam. Ała. Dobra, dał mi się wyleczyć, tylko żeby teraz nie wyleciał we mnie jakimś tam... On ma 10 w sumie pucharków. To nie jest jakoś ultra dużo, dobra. Wbijam się w niego, wbijam się w niego! Mam go! Nie, nie, nie. Dobra, ty, ja to mogę wygrać. Nie wiem, jakim cudem to się stało, że ja nie umarłem od razu. Ale jakimś cudem się udało, więc no, bardzo w porządku. Stało nas 3. Kolejny robot przyjdzie. I co się dalej stanie? Nie pójdzie na mnie, całe szczęście. Nie wiem, czy Brock wie, gdzie ja jestem. Wydaje mi się, że może nie wiedzieć. Dobra, ale ja wiem, gdzie jest Brock, więc ja od razu w Brocka tutaj wpadam. I mam Brocka, więc mam 14 pucharków. Chyba nic złego się stać nie może. Zwłaszcza, że ona ma 1, więc ja po prostu tam w nią wbijam. Sam robot ją zniszczy. No nie no, robot jej nie zniszczył, ale wygrałem. Bardzo ciekawa gra, bardzo fajna gra. Udało się wygrać i mam pomysł, jak tą wygraną teraz tutaj uczcimy. A wy już myśleliście, że mega boksika otworzymy? Nie, to jeszcze nie ten czas, ale otworzymy sobie tutaj naszego big boksika. Tak się chyba nazywa ten boks. 65 gold, do tego do Brocka 10 punktów, do Bulla 12 punktów, a do Tary 15, jeszcze jakieś 2 event tickety. To otwórzmy sobie jeszcze jedną zwykłą skrzyneczkę, 13 golda do Nity 6 i do Shelly 8, a bonusowo event ticket. No to jeszcze, może w końcu mi się poszczęści, bo otwieram tak dużo tych skrzynek. 19 do Brocka 4 i do Franka 10, no nie najlepiej. Zagrajmy sobie Gem Grabika, bo czemu by nie, i dawno bardzo nie grałem po... Co to jest? Ty! Nie widziałem czegoś takiego, ale to nie wyszło za dobrze, chociaż obiłem ich bardzo mocno, to trzeba przyznać, ale nie widziałem czegoś takiego jeszcze w grze. Widocznie mało grałem, ale to jest bardzo fajne. Naprawdę to jest ultra, ultra w porządku. Mam ją! Moi drodzy, no pięknie tutaj wyszło. Tutaj szobiem. Ten poko naprawdę ma spoko ataki. Naprawdę mi się podoba ten... O, uleczmy! Nie uleczyłem. I wszyscy nasi zginęli. Bo nie mogłem uleczyć w sumie, jak miałem ten... jak miałem stuna. To jest trudne dość. Kurde, no powiem wam, że ten poco ma naprawdę solidny atak. I co prawda on też mnie solidnie uderzył, no ale bije naprawdę mocno. Bo te 800 chyba tam 50 na tym moim poziomie. Co kilka sekund tak naprawdę. Dobra, ja tam wbijam w nich od razu. Nie ma co czekać nawet. Okej, okay, no takimi atakami tutaj, no nie zrobisz nam krzywdy, nie zrobisz nam krzywdy, kolego. No zobaczcie na to, ten poco, to jest jakiś totalny sztos. Jakiś totalny sztos. Wypadałoby pójść tam po tego, po pana, troszeczkę tam dalej. Zobaczcie na to, zobaczcie, co my robimy. Ojej, ult. Zginąłem, ona też zginęła. Kurde, 11 pucharków oddaliśmy. Znaczy nie do końca oddaliśmy, bo to ciężko było tak naprawdę cokolwiek innego zrobić. No bo wyszliśmy po prostu po te pucharki. Ale plan był naprawdę dobry. Tutaj mamy, co trzeba zrobić? No trzeba było tamtego pana zatrzymać. Niestety on się już schował, więc nie wyszło. Ale bardzo fajna jest ta mapka. Naprawdę dodaje dużo prędkości do gry. A to spróbujemy jeszcze raz. Tym razem nie mają żadnego jakiegoś mega mocnego tanka, więc powinno być całkiem spoko. Od razu wlatujemy tutaj na nich i zobaczcie, jak tutaj poco niszczy. No to jest jakiś totalny sztos z tym poco, naprawdę. On ma tak duży atak. Okej, okay, mamy kolejnych. Jakby co, muszę pamiętać, że trzeba też leczyć swoich kolegów, więc to jest na pewno bar... Oj, aż tak chciałem leczyć, że niechcący mi się nacisnęło leczonko. No i wyszło jak wyszło. Dobra, lecą, dawajcie, używamy ataku i niszczymy ich. Po co jest OP na tą mapkę? Nie wiem, po co oni w sumie latają tak cały czas, bo to jest strasznie głupie. Oni wiedzą, że ja mam obszarowy atak, ja tutaj mogę sobie po prostu stać i cały czas wszystkich maltretować. Czy ktoś kolejny znowu tutaj przyleci? Nie, tym razem już nie chcą latać, ale spoko. A co ty tutaj jaką rzuciłaś? O kurde, muszę się uleczyć. Tutaj trzeba na pewno rozwalić tą jej rakietkę, żeby nie biła już zbyt dużo. Tutaj mamy tego pana.
Tutaj mamy tą panią zaraz prawdopodobnie, tak jest. Zbieraj ten, ja tutaj pójdę niszczyć. Tutaj niszczymy to, mamy to. Kurde, no świetnie się gra tym po co. Nie wiem czemu częściej nim nie grałem. Mamy 10, teraz na spokojnie. Ole, tutaj ją robimy. Pięknie, jest naprawdę. No nie, no to nie masz sensu tutaj typie wskakiwać. Ty giniesz od razu. Za zero, totalnie. Wpadasz i giniesz, tak powinno to wyglądać od razu. Ale nie wyglądało niestety. Ale teraz wyszło idealnie. Bardzo mi się to podoba. No i oczywiście kto dostał start playera? No ja musiałem, bo nie wiem, pogram dzisiaj więcej tą postacią na tej mapce, bo jest strasznie OP. Mamy akurat promocję na megaboxy, czyli tylko 60 gemów. Wydałem, ale otwórzmy go. Myślę, że nadszedł już najwyższy czas, żeby go otworzyć i zobaczmy, czy coś dobrego nam z niego wyleci. Ja mam ogromną nadzieję, bo ostatnio otworzyłem z 20 megaboxów bez żadnego dropa. Proszę. Nie, już widzę, że nie. Nie podoba mi się to, że widać co tamten, mogę po prostu na to nie patrzeć. 257 golda do Bula 12 punktów, mało dość, do Daryla 19 punktów, mało dość, do Colta 40 punktów, nie lubię grać Coltem, do Barrela, do Barleya 40 punktów, całkiem okej, i na koniec do Pam aż 61, to jest naprawdę dobrze. I 3 aż bonus, jakie, a dobra, wiem, Doubler, gemy i event tickety. 4 event tickety, 400 Doublera i do tego 3 gemy. No nie wyszło najgorzej, ale miałem nadzieję na więcej. Więc wy musicie w następnym odcinku stawiać tak minimum 10 tysięcy łapek, żebyśmy otworzyli 2 megaboxy, może wtedy wypali nam jakaś postać. To jeszcze zawsze nadzieja mówi, że w małym boksiku coś będzie, ale już widzę, że do Pam 4 punkty i do Broka 10, więc nie za bardzo. Więc myślę, że weźmiemy sobie jeszcze tutaj naszą kochaną Penny na bounty trip i zobaczymy. Mamy całkiem fajne zestawienie, naprawdę spoko, mega drużynkę. Mamy Broka, mamy Frankiego, który... No niestety dość szybko umarł i to nie za fajnie wyszło, ale no też nie powinno być jakoś ultra ciężko, ale może być, zawsze może być, prawda? Ale ładnie trafiłem tego pana dwa razy tak naprawdę, bo że on też się daje trafiać niestety. No nie, moja ekipa na razie nie wygląda jakby miała wygrać, naprawdę, nie wygląda jakbyśmy mieli wygrać. Uuu, teraz Brock naprawdę zaszalał, totalnie zaszalał, wypadałoby zniszczyć tamtą rakietkę ich, żeby to zbytnio nas nie obijało. I faktycznie udało się zniszczyć. Faktycznie się udało zniszczyć, zniszczyliśmy też ją. Zaraz zniszczymy też jego, powinniśmy Brock tutaj chronić. O, mamy go, pięknie. Dobra, ty tak narzekałem na tą moją ekipkę. Ała! Ale w sumie zrobiliśmy coś mega głupiego, spalił nas Daryl, biedny. Całą ekipkę spalił. Ja tutaj chyba ulta rzucił. To po co w tym momencie rzucać ulta? Mamy ją? Nie, nie mamy ją. 50 HP. O, teraz ją mamy. Dobra, tutaj też stawiamy. O, 62 HP mi zostało. Troszeczkę się podleczyłem. Mam już armatkę wystawioną, która będzie ich tam cały czas biła i atakowała, więc to jest naprawdę spoko. Zobaczcie, jak tutaj ją zniszczyłem. I ona tutaj postawiła też wieżyczkę, więc to była bardzo głupia decyzja, moim zdaniem. I kto ma więcej pucharków? No jeszcze my. Znaczy tych gwiazdek. No jeszcze my mamy, co prawda. Ale czy to będzie trwało jakoś ultra dużo? Spalił nam kolegę. O kurde. Wygrywamy! Dobra, teraz po prostu nie zginąć. Teraz nie zginąć i to mamy. Nie zginąć i to mamy. Ja w ogóle mam bardzo dużo też tego bounty. To jest bardzo w porządku. Dobra, już chyba nic złego nam się nie może, kochani, stać. Nic złego nam się, kochani, nie może stać. I mamy to! Bardzo lubię to, że dzisiaj na odcinku, w sumie poza tą jedną przegraną, praktycznie wszystko nam wyszło i graliśmy cały czas innymi postaciami. Dajcie znać, czy takie coś wam się podoba, czy grać każdą postacią na innym trybie, czy grać jakieś różne tryby. Ja do końca nie wiem, co wy lubicie na tych odcinkach, więc wy musicie dać w ankietce i powiedzieć mi w komentarzach. A my jeszcze otwórzmy dwie małe skrzyneczki, 13 golda, do Barleya 4 punkty i do Tary 5, a do tego będzie... 16 golda, do Piper 5 punktów i do Penny 6, ale jeszcze bonusik, 3 gemy. Więc ja, kochani, będę już kończył, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, mam nadzieję, że update wam się będzie podobał i że te zmiany, które robimy i w klanie, i w odcinkach, że będziemy kupowali megaboxy, bardzo wam się spodobają. Do tego, jak zawsze, zapraszam was na G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki, link oczywiście w opisie, a też link do mojego Instagrama i fanpage'a, więc zapraszam was gorąco, a na dzisiaj moje Brawl Starsowe świry to wszystko, trzymajcie się, pa pa! Ba 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 ba